Strategia osiąka. Witajcie kochani, kolejna Energy Boost Środa. Wita Was Marzena Śmigielska. Dziękuję moim patronom, że są ze mną cały czas. Jeśli Ty także chciałbyś mnie wesprzeć, zapraszam, już za 5 zł można dostać fajne nagrody. Dawno nie było żadnej bajki, a wiem, że jej uwielbiacie. Ta opowieść o osiołku w oryginale brzmi nieco inaczej, ale sens jest ten sam. Jej autor jest nieznany, a mnie spodobała się wersja buddyjskiego nauczyciela Ajama Brahma. Pewnego razu osiołek wesoło dreptał po lesie, podgryzając trawkę i zajmując się swoimi sprawami. A ponieważ nie był uważny, wpadł do studni. Studnia była wyschnięta, więc się nie utopił i nie zrobił sobie żadnej krzywdy, tylko nabił kilka siniaków. Gdy oprzytomniał, zdał sobie sprawę, że znajduje się na dnie studni, z której nie ma wyjścia. Jedyna rzecz, jaka przyszła mu do głowy, to wołanie o pomoc, by przyciągnąć czyjąś uwagę. Jeśli tego nie zrobi, zdechnie z głodu. Zaczął więc ryczeć i ryczał tak przez kilka godzin. W końcu pobliski farmer usłyszał jego zawodzenie, podszedł bliżej i zauważył tam osła. Farmer nie przepadał za starym osłem, gdyż ten notorycznie wyjadał mu warzywa, był uparty i nigdy się nie słuchał. Przyszło mu więc do głowy, żeby zasypać niebezpieczną dla ludzi studnię, a jednocześnie za jednym zamachem rozwiązać problem upartego starego osła. Zawołał sąsiadów i ochoczo za pomocą łopat zaczęli zapełniać studnię ziemią. Osioł był przekonany, że farmer przyszedł mu z pomocą. Dopiero później zorientował się, że farmer chce go chyba pogrzebać żywcem. Kiedy to zrozumiał, zaczął zawodzić jeszcze głośniej. Gdy pierwsza tura ziemi spadła na jego grzbiet, ten otrzepał się i zaczął uklepywać ziemię kopytami. Farmer z innymi kontynuował zasypywanie studni i po jakimś czasie jęki osła ucichły. Farmer pomyślał, że wreszcie pozbył się osła, ale osiołek wcale nie zginął. Za każdym razem, gdy ziemia spadała na jego grzbiet, ten się otrzepywał i udeptywał ją pod sobą. W ten sposób powoli, centymetr po centymetrze, osioł wznosił się w górę. Z każdą łopatą ziemi zbliżał się ku powierzchni. Farmer, przekonany, że zwierzę zdechło, nie zorientował się nawet, kiedy osiołek był na tyle blisko powierzchni, że wyskoczył ze studni, ugryzł farmera zadek i uciekł. Ta bajka ma także swój morał. Życie będzie zrzucało Ci na plecy najróżniejsze ciężary i przeciwności losu. I gdy znajdziesz się w takiej sytuacji, że będzie Ci się wydawało, że z niej nie ma już wyjścia, przypomnij sobie o strategii osła. Cała sztuka wydostania się z głębokiej studni polega na tym, by nauczyć się zrzucać z siebie przeciwności losu, problemy, ciężary i stawać na nich. Każdą z napotkanych przeciwności możemy widzieć albo jako przeszkodę, albo jako coś, co przygotowuje nas do kolejnych wyzwań i pozwala wchodzić coraz wyżej. Bo to, co na Ciebie spada, jednocześnie Cię wznosi. Jeśli się nie poddasz, możesz dzięki temu wydostać się z najgłębszych opresji. I na koniec zapamiętaj 5 kroków do szczęścia. Po pierwsze, uwolnij swoje serce z nienawiści i przebacz. Po drugie, uwolnij swój umysł ze zmartwień. Większość się przecież nie wydarzy. Po trzecie, żyj prosto i doceniaj to, co masz. Po czwarte, dawaj więcej. I po piąte, oczekuj mniej od innych, a więcej od siebie. Jeśli podoba Ci się to, co do Ciebie mówię i uważasz, że moje filmy są wartościowe, wesprzyj mnie proszę na patronite.pl/smigielska. Za dzisiaj serdecznie Ci dziękuję i zapraszam na kolejną Energy Środę oraz zapraszam do subskrybowania mojego kanału Marzena Śmigielska na YouTubie.